Nowa aktualizacja Fortnite. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie nowy karabin, który został dodany przez Fortnite'a do gry. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Dziękuję bardzo za to wszystkim. Słuchajcie, gdy ja usłyszałem informację, że w grze pojawił się nowy item, to nie do końca w nią uwierzyłem. Tydzień temu mieliśmy update na nowy sezon, a już dzisiaj wszedł kolejny nowy przedmiot. Z tego co wiem, jest to jakaś taka przerobiona wersja MK7, czyli karabinu, który był z nami w grze bodajże w sezon w rozdziale trzecim. Ja jestem mega ciekawy, jak on będzie działał. Oglądaj się do końca, obym go znalazł. Tylko problem jest taki, że zazwyczaj w tych odcinkach aktualizacyjnych bardzo ciężko te itemy jest znaleźć. Ale spokojnie, ja się nie poddam. Przetestujemy ten item, zobaczymy jak działa, ile ma amunicji, jak mocno bije, czy opłaca się nim grać. Liczę na to, że będzie mocny. Więc na spokojnie, wbijamy się do domku. Po co otwierać drzwi, jak można je rozwalić? Pierwsza skrzynka na lodówce. Mam przeczucie, że z tej skrzynki wypadnie mi nowy zielony karabin. Czy tak będzie? 3, 2, 1? No wypadł. Aczkolwiek nie o ten nowy karabin mi chodziło. Trochę nie doprecyzowałem. Gierka usłyszała, że ja chcę nowy zielony karabin i dała mi po prostu nie ten, co trzeba. Ale na spokojnie, ja myślę, że szybko znajdziemy ten nowy. Chociaż nie wiem do końca, w jakich on występuje rzadkościach. Bo jeżeli jest szary, zielony, niebieski, to na pewno znajdę go bardzo szybko. Gorzej, jeżeli jest powiedzmy tylko fioletowy i złoty, wtedy może nie być to takie proste. Liczę na to, że jest on od najgorszej jakości do najlepszej. Czyli szary, zielony, niebieski, złoty, fioletowy. Ale czy mam rację? Zobaczymy za chwilę. Jak na razie wybierzmy sobie coś z kluczy. Ej, pompka wolna, bierzemy to. Dobrą, wolną pompę zawsze dobrze mieć. Teraz pytanie, widzowie, gdzie najlepiej się udać, żeby znaleźć ten karabin? Odpowiedź jest całkiem prosta. Musimy iść w miejsce, w którym znajduje się dużo skrzynek. Może nawet moglibyśmy wejść do sejfu, jeżeli chcielibyśmy zdobyć złotą wersję tego karabinu. Chociaż jak widzicie, mam 1300 golda, więc o ulepszenie to się nie musimy martwić. Jak tylko znajdę karabin, ulepszę go do złotej wersji i przetestujemy go w najlepszym wydaniu. Bierzemy pierwszego perka, mamy... O, pierwszy szturm! To jest perek, który mega mi się dzisiaj przyda, bo ten karabin prawdopodobnie będzie na amunicję średnią, czyli będzie to karabin szturmowy, więc z tym perkiem będzie on jeszcze bardziej OP. W sensie, no, na razie nie wiemy, czy on w ogóle jest OP. Może się okazać, że jest totalnie słaby, więc jak jest słaby, to ten perk mu nic nie da, ale raczej będzie dobry. Ja pamiętam, że stare MK7, czyli brońka z tam... Chyba to był rozdział trzeci, czy drugi? Chyba trzeci. Ona była mocna, widzowie. Ona była naprawdę mocna. Strzelało się z niej kozacko, bo strzelało się tak jakby z przybliżenia okiem z pierwszej osoby. No, na pewno wiecie, o czym mówię. Ciekawe, czy w tej jest tak samo. No, zaraz zobaczymy. Otwieram skrzynkę, daj mi nową broń. No, no nie tą nową. Chodzi mi o nowy karabin Alfa MK7, bo tak się chyba nazywa. Ale na razie, jak widać, nie chcę mi nim sypnąć, co jest trochę niepokojące. Na farmie musi być. W sensie, no, tak naprawdę to nie musi, ale byłoby miło, gdyby tam się znalazł. Widzowie, jak chcę jak najszybciej go znaleźć, żeby wam pokazać. Ale jak na razie wiatr w oczy. I czy to jest nowy Nie, to jest SMG. Wyglądał trochę z daleka jak nowy karabin, ale... ale cóż, nie tym razem. Ej, no to są jakieś żarty. Czemu ja nigdy nie mogę w odcinkach z update'u znaleźć czegoś szybko? Ja dosłownie zawsze znajduję to późno, pod koniec meczu albo coś takiego. I mamy automat. Czy w nim będzie ten karabin? Tu chyba będą DMR-y, tak? Tak, niestety tutaj są DMR-y. Ty ziomek podniósł flagę. Aha. Aha, no to powodzenia dla mnie. Jak on jest napocony, to ja już się mogę pożegnać z tym meczem. Kolego, ja przyszedłem tutaj tylko po karabin. Naprawdę nie chcę mi się z tobą walczyć. Daj mi item i hasta la vista. Ja stąd zwijam. Może w tej chacie, w jakimś pokoju. No nic, patrzcie, nic a nic. I mam plan. Zarzucę go najdami. Czekaj, gdzie on jest? Jeżeli on dalej siedzi w tym boksie, no to mogę mu walnąć najdziki. Zobaczmy, czy tam jest. Widzowie, lecą najdy. Siedzi tam, czy nie siedzi? Aha, fajnie, że to nie doloty są. No mega. Dobra, ja zapomniałem, że najdy są teraz bezużyteczne i prawie nic nie zadają. Sorry, widzowie, nieważne. O nie! Czy wy widzicie ten sztandar? To jest sztandar busa melodyjnego, czyli najrzadszego sztandaru w grze z sezonu chyba zerowego, więc ja z tym gościem nie chcę walczyć. Podziękuję. Czekaj, czy tutaj przypadkiem nie... Mamy to! Karabin szturmowy MK Alfa. Widzowie, bierzemy. Bierzemy i testujemy. Nie ma tutaj tego chłopa? Chyba go nie ma. Dajcie mi się schować w sianie, proszę. Widzowie, ja sobie tutaj skręcę boksa, żeby być na pewno bezpiecznym. I zobaczmy, karabin szturmowy MK Alfa, jakie ma statystyki. Po pierwsze, obrażenia 23 w zielonej wersji, więc w złotej powinien mieć
albo 30, albo 29. Coś takiego. Bo jeżeli obrażenia przyszły co 2, to będzie miał 29, ale myślę, że Epic zrobił 30, żeby tak zaokrąglić, nie? Do pełnej liczby. Następnie szybkostrzelność to 7 strzałów na sekundę, więc w zielonej wersji wychodzi na to, że możemy zadać 23 razy 7, 161. Tak? Damage'a. Chyba tak. Ej, no to ten karabin jest naprawdę mocny. W sekundę możemy tak naprawdę porobić gościa prawie na full. Ja bym teraz tylko chciał jakiegoś gościa tutaj dostać, żeby go zlejzerować. Byłoby całkiem miło. Widzowie, patrzcie jak to jest, nie? Ja wam powiem jedną ciekawostkę. Gdy chcecie coś znaleźć, tak jak ja chciałem teraz ten karabin, zajęło mi to naprawdę długo. Gdy chcę mieć gości, żeby z nimi walczyć, nie ma ich tutaj w ogóle. A zawsze w odcinku, gdy nie chcę mieć gości, to ich mam. I tak samo, gdy nie chcę czegoś znaleźć, to nagle to dostaję. Więc to jest jakiś dziwny paradoks. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale no. Jest jak jest. Goście strzelają się na N. Widziałem strzały. Widać na ekranie właśnie. Dobra. Panowie, fajnie, że robicie mi tą przysługę i się bijecie, bo wbiję właśnie w was na trzeciego i mam nadzieję, że was porobię. Gorzej tylko jak to wy porobicie mnie, ale liczmy, że to się nie wydarzy. Co on do mnie tak strzela z daleka? Jak on mnie widział? What? To jest trochę podejrzane. Trochę bardzo podejrzane, bym powiedział. Duża podka, bierzemy. Jest ziomek, ładuje go, 28. Czy mi się wydaje, czy ten karabin jest mega podobny do MK7? Ej, to jest prawie to samo. Tylko jest może minimalnie mniej szybkostrzelny? What? Ty, no to jest prawie to samo, widzowie. To jest prawie to samo co MK7. Może to... Wow. Nie, weź, że idź z tym ode mnie. Może to jest to samo co stare MK7, tylko w takim, nie wiem, odświeżonym wydaniu graficznym. Ej, napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem jest to lepsze, słabsze, czy takie same. Bo jak dla mnie, to mam takie małe wrażenie, lekkie wrażenie, że strzela on minimalnie wolniej. MK7 stare strzelało może 8-9 strzałów na sekundę, a ten strzela te 7. Ej, no ta strzela trochę wolniej, strzela trochę wolniej, ale czy przypadkiem dzięki temu nie jest celniejszy? O, jest celniejszy. Widzowie, test celności. Uwaga, ja nie ruszam myszką. Czekaj, to nie tak. Słuchajcie, podnoszę rękę, klikam i zobaczcie, jakie to jest celne. To prawie nie ma odrzutu, więc ten karabin jest naprawdę mocny, jeżeli ktoś chce strzelać celnie, a raczej każdy chce strzelać celnie. Nie wiem w ogóle, co ja gadam. Ej, szczerze mówiąc, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Po pierwsze, jest celny. Ma nie najgorszy damage. Powiedziałbym całkowicie normalny damage. Taki jak większość karabinów szturmowych. Pytanie tylko brzmi, jak gra się nim w złotej wersji. Też zaraz to przetestujemy. Ocencie oczywiście go w komentarzu. Dajcie znak, czy będziecie nim grali. Ja myślę, że na pewno będę nim grał, bo gra się przyjemnie. Nie powiem, że nie. Czy my tutaj mamy jakąś ulepszarkę? No, wygląda na to, że nie mamy. Czy w tym sezonie są w ogóle jeszcze ulepszarki? Nie no, chyba muszą być. Mityczna wyspa pojawiła się na mapie. Powiem tak, jeżeli chciałbym... Co to jest? Chwyć pistolet dystrybutora? Ej, tutaj można auta tankować? XD. Jeżeli chcemy znaleźć gości, to najlepszym pomysłem będzie pójście na wyspę. Tylko widzę, że oni się tam ostro eliminują, więc nie wiem, czy ktoś dla mnie zostanie. Może ja chwilę przyczyluję sobie bombę w krzaku? To może nie być głupie. Okej, wyspa się pojawiła. 11 osób tylko zostało nam do końca meczu. Bardzo chciałbym wygrać przy użyciu tego karabina. Karabinu. Dobra, widzowie, raz się żyje. Lecimy, ostro ich laserujemy. Ty, wybił się ktoś podobno z rifta. Czemu ja go nie widzę? Chciałbym jeszcze przetestować strzelanie w powietrzu, bo jeżeli ten karabin jest taki celny, to na pewno łatwo będzie się strzelać z niego z powietrzu. Jest ziomek, ładuję go. 23 dostał, 23, 50. Ole, let's go! Dobra, kolego, ta celność oddaje. Ta celność naprawdę oddaje. Tylko nie ukrywam, że wolałbym tego gościa bić na daleko niż na blisko, bo wyglądał na mocnego, nie? Wyglądał na dobrego. Aha, ale że kolejny mnie wyładuje. Dobra, dobra, boksik. Pijemy Big Potę, żeby się uleczyć. Panowie, jak chcecie walczyć, to na daleko. Ty, on tam z zachoiny ładuje. Tak, skąd on strzela? Czemu ja go nawet nie widzę? On jest niewidzialny? Nie wnikam. Widziałem jego strzały, ale nie widziałem jego. To jest trochę podejrzane. Halo. Nie, kolego, jak cię zaraz załaduję, to będziesz miał, nie? 25, 40. Kolejny plus tego karabinu jest taki, że nie traci damage'a na daleko. I w ogóle, jak ja mu zadałem 25, jak ten karabin powinien dawać 23? Czekaj, czy to oznacza, że on bije więcej na daleko? No i padł. Ej, nie wiem, czemu zadałem 25, jak on ma bić 23. Może coś jest źle napisane w tych statystykach? No bo sami widzieliście, nie trafiłem go w głowę, a zadałem mu 25 damage'a, aha. Optimus Prime, nie? Optimus Prime mi się trafił, gościu. Idziemy go ładować, nie? Tak nie będzie, tak nie będzie. Żałuj, że mnie zaatakowałeś. Gorzej jak to ja zaraz będę żałował, że cię dojeżdżam. Pewnie tak będzie. Podbijam mu ścianę, moja ściana, edycja. Wow, on jest dobry. On wygląda na dobrego. Podbijam mu ścianę, moja ściana. Boksuję go. Okej, jednak to on prędzej zboksuje mnie, chyba. Wow, box, jest box.
Xbox. Bombę mu daje 145. Edycja bomba lobby. Kolego, kolego do lobby. Co my tutaj mamy? Mamy na pewno mityczne działo. Zabierzmy je. Czy ty, ziomek, miałeś nowy karabin w lepszej wersji? No niestety nie miałeś. Szkoda, bo bardzo chciałbym wytestować jeszcze złotą jakość i w sumie pokazać ją dla was. Tylko nie ma ulepszarki. Ani nikt nie ma tego karabinu. W tym jest problem. Ej, to może to jest rzadkie, jak nikt tego nie ma. I miałem farta, że to znalazłem. Chociaż zielona wersja. Nie no, to nie może być aż tak rzadkie. 7 osób do końca meczu. Słuchajcie, siódemka. Siódemka, jak wszyscy wiedzą, jest to szczęśliwa liczba. Więc co? Wygrywamy. Proste, proste. Znaczy, dobra, no może nie takie proste, ale postaram się to zrobić. 5 osób, okej? Okay? A mógłby mi ktoś powiedzieć, gdzie oni się w ogóle biją? Bo ja tak biegam po tej mapie, ludzi nie widzę. Ty, może oni się jeszcze na wyspie tłuką? Jest szansa. Ej, widziałem tu ziomka. Był. Na 100% tu był chłop. Otwiera skrzynkę. 25. Widzowie, wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Gorzej, jak zostanę rozjechany. Często tak bywa. Bierzemy go z mitycznego działa. No, dawaj, 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 dawaj. Wow! Prawie zginąłem. No, nieźle. Zadałem sobie damage zamiast niemu. Gratulacje. Ładuję ziomeczka 21. Raz ten karabin daje 20. Raz 21. Raz 25. Nie ogarniam, widzowie, jak to działa. Ładujemy działo. Jest ładu... Aha, aha. Ja myślałem, że to działko to się trochę dłużej ładuje i wiecie, jak podskoczę, to strzelę do niego. Ale najwidoczniej nie. Powiem wam taką ciekawostkę. Na moich 3 ostatnich filmach więcej damage'a zadaliśmy sobie z Rafą razem samemu strzelając z tego działa niż przeciwnikom. Ziomki się biją, 21. Dobra, mityczne działo wchodzi w ruch. Bęk, lecimy, pyk, dostań, nie dostał. Ale mogę go teraz pospamować. Mam nadzieję, że coś tam wleci. Wygląda na to, że nic. Oni nie mają strefy, widzowie, więc ja sobie po prostu na spokojnie przejdę do strefy. Przy okazji załaduję ich z mitycznego działka. Proszę bardzo. Dobra, oni się tam biją. Oni się tam biją, więc zaraz się wykończą. 4 osoby. Czy ja mogę tego gościa zlaserować? Dobrze byłoby go przytrzymać. Byłoby już jednego przeciwnika w meczu mniej. No ziomek, wychodź. Czekam, czekam tu na ciebie. Wychodź, śmiało, dawaj. Jest, 26, 50. Dawaj gościu, wow, wow, wow. Ej, wygląda na to, że ma ten karabin co ja, bo też mega celnie strzela. Chyba, że po prostu ma dobrego aima, to też jest jedna z opcji. 2, 1, 0. Mamy to. Ten chłop zabrał pas Passata, więc musimy go zaraz tutaj wysadzić. Ładuję mu w Passata. Ej, co jest? 2 osoby w jednym aucie? Może mi ktoś wytłumaczyć, o co chodzi i czy oni się teamują, czy co jest w ogóle grane? Ładuję tutaj z działa. Leci działo, pierwszy pocisk. Leci działo, drugi pocisk. Aha, nieźle, że nikt nie dostał. Co jest? Mam plecy. Aha, aha, dobra. Widzowie, jedna rzecz jest najważniejsza teraz. Zabrać hagie, żeby móc ładować do nich z góry. Ziomek do mnie wychodzi. Ja się sam trafię. Nie, ja się sam... Jeny, co ja robię? Dobra, ja tego działa już chyba więcej nie biorę, bo przecież ja zaraz sam się wyeliminuję. Edycja bombę mu daje 47. Nie jest źle, nie jest źle. Mamy znowu hagie odzyskane. Bombę mu daje 34. Podaję mu ścianę. Jeny, mitycznego siorba wypił. Jacie. Widzowie, no nie wygląda to zbyt dobrze. Wiedziałem. Pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Wpadajcie tutaj na te odcinki. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.